cześć, nazywam się Aleksander Struś, a ty oglądasz Struś na talerzu. Witam was po ponad tygodniowym wymuszonym urlopie, który spowodowany był moją chorobą. Jak słychać, jeszcze nadal mówię przez nos, ale jest dużo energii, dużo nowych pomysłów. Ten filmik dzisiaj jest wprowadzeniem do serii poświęconej kuchni letniej, bardzo lekkiej. Pokażę wam, jak zrobić bang, domową granolę, inaczej bardziej znane słowo to musli, coś przepysznego. Do słoika wrócimy jeszcze za chwilę. Kilka słów wstępu. Czemu zdecydowałem się na kuchnię lekką i letnią? Oczywiście mogłem robić bardzo dużo innych rzeczy. Z jednej strony chcę wam pokazać, co można robić z tych produktów sezonowych, które są teraz, czyli na przykład szparagi. Zaraz pojawią się świeżutkie owoce, maliny, truskawki już są dostępne. I to jest to, co dla mnie jest najwspanialsze w gotowaniu, że używamy składników świeżych, na które właśnie teraz jest sezon. Ale druga sprawa, ważniejsza dla mnie. Od kiedy przeprowadziłem się do Wrocławia, zaczęło dziać się coś niedobrego. Żeby zacząć od początku, powiem tak. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że przez ostatnie pół roku, może pół roku z hakiem, schudłem. Schudłem niemało, bo schudłem 20 kg, z wagi 107 kg zeszłem do 87 kg, co osobiście uważam za bardzo duży sukces. Mam trochę inny tryb życia, przestałem sobie zdawać sprawę z tego, co jem, kiedy jem. No, niestety ta waga zaczęła wracać. W tej chwili licznik zatrzymał się między 90 a 92 kg i nie podoba mi się to. Nie jestem z siebie zadowolony, czuję, że jest mnie coraz więcej i postanowiłem, że razem z wami postaram się schudnąć. I postaram się schudnąć nie do wagi 85 kg, od której powiedzmy, że zaczynałem swoją przygodę z Wrocławiem, ale do końca wakacji, czyli do końca sierpnia, postaram się zejść do 80 kg. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam, kiedy ważyłem 80 kg i chcę siebie zobaczyć w lustrze właśnie w tej wadze. A jak tego dokonam? Przede wszystkim kluczem do sukcesu jest tak zwana zmiana przyzwyczajeń żywieniowych. Według mnie na nią składa się 5 rzeczy, 5 zasad. Zaczniemy od najgorszego, od tego, co mnie właśnie gubi podczas pracy. Czyli jedzenie w nocy. Nie powinno się jeść do 3 godzin, od kiedy zwykle chodzimy spać. Druga sprawa, powinniśmy się ruszać. I nie mówię tutaj na myśli jakieś chodzenie na siłownię, baseny, pływanie, bieganie. Okej, to jest jak najbardziej w porządku, ale zamiast wybrać autobus, przejdźmy się do pracy. Kiedy mamy tryb pracy siedzącej non-stop, wyjdźmy na chwilę na spacer w czasie tego naszego lunch break'a. Kolejna rzecz, ja nie zamierzam się głodzić. Kiedy byłem na tej, powiedzmy, diecie, gdzie schudłem 20 kg, nie odmawiałem sobie niczego. Naprawdę jadłem wszystko, co chciałem, czy to był tłusty hamburger, czy pizza ze znajomymi na imprezie. Oczywiście piłem też alkohol, tego też sobie nie odmówiłem. Co jest najważniejsze w tym wszystkim, że jedzmy to świadomie. Nie możemy jeść fast foodów codziennie, ale też nie odmawiajmy sobie jakiegoś lunchu, jakiegoś fajnego posiłku, kolacji ze znajomymi przy winie. To jest jak najbardziej potrzebne i to nawet nie dla ciała, ale dla ducha. Podczas jedzenia świadomie trzeba sobie tylko zdać sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, ograniczamy cukry. Czyli jeżeli słodzicie dwie łyżeczki herbaty albo kawę, słodźcie ją jedną. Nie przychodźcie też od razu na gorzkie, na totalne zero cukru, ponieważ cukier też jest organizmowi potrzebny, on daje nam energię. Co jest ważne też, nie używajcie produktów typu light, które są słodzone aspartamem. To jest najgorsze gówno, jakie można sobie wyobrazić. A druga rzecz, ograniczajmy tłuszcze, czyli jeżeli czasem możemy wybrać coś, co jest smażone na głębokim tłuszczu, albo coś, co jest grillowane bez tłuszczu, czy z odrobiną oliwy, raczej wiadomo, wybierajmy tą drugą opcję. Czasem zamiast hamburgera, pójdźmy do knajpy, gdzie zaoferują nam ciabattę z grillowaną piersią kurczaka. Uwierzcie mi, że bardziej będziecie zadowoleni, szczególnie w taką pogodę, jeżeli zjecie kurczaka, a nie tłustego hamburgera. A teraz wracając do słoika, pokażę wam, jak zrobić rewelacyjne musli, które może być podstawą waszych śniadań, kolacji, czegokolwiek. Zobaczcie, jakie to proste. Bang, 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 zaczynamy tutaj, czyli od blachy z prażonymi orzechami. Te orzechy są jeszcze ciepłe, dosłownie przed sekundą wyjąłem je z piekarnika. 50 gramów orzechów laskowych, nerkowca i pistacji. Pistacji tych lekko solonych, bo one rewelacyjnie będą pasowały po tym gotowym mieszance. Na nie dajemy około łyżki do dwóch miodu. Chodzi o to, żeby one teraz troszeczkę się zlepiły tym miodem. Miodek jest naprawdę very good. I dajemy temu sekundę czasu, żeby przestygło. W
międzyczasie inne składniki, 100 gramów suszonej żurawiny, rewelacyjny dodatek, bardzo energetyczny, dający nam dużo energii, ale suszona żurawina też wspomaga metabolizm, dzięki niej lepiej trawimy i dlatego jej tutaj dość sporo, 100 gramów. I wiórki kokosowe, ja je dodaję dlatego, że bardzo lubię smak kokosowy i wiem, że rano bardzo przyjemnie będzie się jadło coś z kokosem, 50 gramów, otręby owsiane. One bardzo fajnie działają, bo tak naprawdę pęcznieją w żołądku i zabijają nam to uczucie głodu. I to jest główny składnik naszej mieszanki, którego dajemy około 200 gramów tutaj. Okay. I teraz orzechy, które lekko skleiły się miodem. I teraz musimy tylko delikatnie orzechy rozdrobnić. Ja używam do tego moździerza. Jeżeli nie macie, spokojnie możecie użyć jakiegoś miksera albo malaksera. Teraz tą lekko słodką mieszankę dodajemy do reszty składników. Te malutkie drobiny miodu, które zostały jeszcze na orzechach, przyciągną do siebie trochę otrębów, zlepią je delikatnie. No i to będzie rewelacja. Teraz mogę ją przesypać do słoika. To nie będzie takie łatwe, żeby to się wszystko... No właśnie! Musiało się rozsypać po podłodze, mytej, wszędzie. Postaram się, naprawdę postaram się, obiecuję, pokazać wam sposób, jak to przesypać. Arkusz papieru do pieczenia. Zginamy go na pół, prawda? Przesypujemy naszą mieszankę. Trzymamy tak naprawdę z trzech stron. I teraz delikatnie przesypujemy. Pyk, robimy sobie taki dzióbek. A wiadomo, że jak Olek zrobi dzióbek, to jest dobrze. Kopsa i gotowe. Możemy to zamknąć w takim słoiku z gumą, możemy to zamknąć w zwykłym słoiku, w jakimś pojemniku. Ważne, żeby to nie łapało wilgoci, jak będziemy to trzymać na przykład w szafce. Proste, prawda? To możemy używać na śniadanie z jogurtem, możemy zalewać mlekiem, możemy nawet zrobić z tego ciastka czy batoniki. Kiedyś widziałem taki przepis. Może w sumie zrobimy coś takiego. I na dzisiaj to by było na tyle. Nasłuchaliście się mnie strasznie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Co chcę powiedzieć na koniec? Przyłączcie się do mnie. Jeżeli jesteście ze mną, dajcie tego znak. Nie musicie pisać tego na profilu ogólnym. Napiszcie wiadomość prywatną. Jeżeli zobaczę, że nie tylko ja mam ochotę coś w sobie zmienić, na pewno będzie to łatwiejsze. Będziemy się nawzajem wspierać. A teraz lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym. I do zobaczenia. Ej, bez kitu, wiecie co jest najgorsze w zapaleniu zatok? To, że od 5 dni mam zatkane ucho i czuję się tak. Jakbym mówił sam do siebie. Przejeb...